Nadszedł czas świąt. Oznacza to na początku masę przygotowań i gorączkę zakupów, zanim nasze domowe zacisze zapachnie w pełni świątecznym klimatem. W celu odpowiedniego nastrojenia się do tego magicznego czasu w całej Polsce ruszyły świąteczne jarmarki. Stoiska, gdzie w jednym miejscu można zaopatrzyć się w większość świątecznych drobiazgów. Taki właśnie jarmark po raz pierwszy 17 grudnia zagościł na placu Kolberga w Przysusze. Na stoiskach można było wyszukać ręcznie robione choinki, stroiki, malowane bombki czy małe drewniane rzeźby. Można było również skosztować przysmaków świątecznych przygotowanych przez mieszkańców, a nawet spotkać świętego Mikołaja, który rozdawał dzieciom pominki. Spytaliśmy mieszkańców Przysuchy i przedstawicieli lokalnych władz, co myślą o takim wydarzeniu i czy chcieliby, aby stało się to tradycją w naszym mieście. No bardzo cieszymy się przede wszystkim dzisiaj z frekwencji, jaka tutaj panuje. Okazuje się, że takie kiermasze jak ten dzisiejszy są jak najbardziej mile widziane tutaj w Przysusze. Ten pomysł zrodził się dosłownie 2 tygodnie temu. Sami nie byliśmy do końca przekonani, jaki będzie oddźwięk tej imprezy, ale właśnie dzisiejsza frekwencja pokazuje, że jest to jak najbardziej trafiony pomysł, trafiona impreza. Mamy przede wszystkim wystawców związanych z ozdobami choinkowymi. Oczywiście mamy też potrawy wigilijne. Serwujemy tutaj również dla mieszkańców za darmo. Mamy oczywiście też choinki, mamy stoisko z rybami. Przewidzieliśmy również atrakcje kulturalne. A czy według pana organizowanie takich jarmarków jest ważne przed świętami? No chyba się powtórzę, jeśli popatrzymy na zainteresowanie, to jest bardzo potrzebne. Super integruje tak naprawdę wszystkich mieszkańców. To było zamiarem przy organizacji, zarówno przez Urząd Gminy, Radę, żeby przyciągnąć ludzi, zintegrować, no i żebyśmy się wszyscy razem przygotowywali do tych super świąt. Uważa pani, że organizowanie takich jarmarków przed świętami jest potrzebne? Myślę, że jak najbardziej, fajny klimat świąt. Są choinki, są karpie, dużo atrakcji. Także myślę, że to jak najbardziej super pomysł. No właśnie, co można znaleźć na straganach? My szczerze mówiąc polujemy na pierniczki, na choinkę. Widziałam je tam, są chyba na straganie. A raczej państwo kupują coś dla siebie czy dla bliskich? Dla siebie i dla przyjaciół. Oczywiście wszelkie drobiazgi, zakupy to tylko dodatek do stworzenia świątecznego klimatu. Polecamy skupić się na odpoczynku w rodzinnym, ciepłym gronie i w domowym zaciszu. Wesołych i spokojnych świąt oraz Bożej radości i miłości w tym szczególnym czasie życzy Aktywna TV.